Na tą czapkę to jesteś jeszcze za głupi. Poczekaj. Pokaż rękę. A nie tą, drugą. I weź się lepiej do roboty. Wszystko zrobione. A kto zamiecie? Było dzisiaj zamiatane. Zamiatane, zamiatane. Brudno jak w chlewie. Jest tylko zamiataj, zamiataj. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzień dobry. Proszę. Niech ja na chwileczkę. Dzień dobry. Proszę was. Cześć. Cześć. Co on tak kurzy tutaj? No, zapędziłem wałkonia do roboty. A co u pana? A, jakoś leci. A jak u pana ze zdrowiem, panie Stanisławie? No, dziękuję. Ja pan tak z moim żołądkiem to rozmaicie. Raz powoli, raz przestają. Taka huśtawka. A chwała Bogu, że nie gorzej. Przepraszam. Jak mi się odbije, to mi lepiej. Panie Stanisławie, czy ja Henka na chwilę mogę? A weź go pan sobie na zawsze. A to na razie. Widzę. Heniek, pozwól. Czy ty mógłbyś się urwać na jakąś godzinkę? O co chodzi? Znasz tę kaplicę przed zakrętem. Tam będzie dziewczyna, powiesz jej, że jesteś od Topoli. Od Topola? Jak to jest Topola? Nie znasz go. No i co, pojedziesz? Ja wiem. Nie bardzo mogę, nie puszczą mnie, mamy dużo roboty.
Trzeba było powiedzieć wczoraj. No nic. Czego tu? No zjeżdżę. Siadaj. No, pokaż tę sztukę. Ała! Kawaler do ciebie! Ty do mnie? Tak. Zrób to jeszcze raz. Masz jakąś monetę? Hej. Z tym to będzie trudno. Powtórz. Nie mam. Ty. Oddaj na dół. Nie mam. Oddasz, kawalerze? Wspaniacze. Coś od topoli. Czemu sam nie przyszedł? Nie wiem. Prędy jedziesz? Przez wodę. A ty? Ja też przez wodę. Do powodzenia.
Co się tu dzieje? Przykryj to. Mówiłem, żeby nie pić. Pompałaś się? Nie, znowu kładkę ukradłem. Mogłaś jechać przez wieś. Tam jest jeszcze jedna. Może powiesz, co się tutaj dzieje? Niemcy czegoś szukają. Likwidujemy się. Bez sensu. Kto to jest? To Pola go przysłał. Tutaj go przysłał? No nie, pod kapliczkę. No co tu robi? Ogrzeje się i pojedzie. Zamknąłeś drzwi? Tak. Zabierz go.
To ja już pójdę. Stało się coś? Nie, nic. Przyjedziesz kiedyś? Nie wiem. Słuchaj, kto to był ten w skórze? O kim mówisz? No, ten, z którym rozmawiałaś. Ten to Szpagat. Szpagat? Tak, to jest mój brat. Którzy wyjeżdżają. Po co? No kto ich tam wie. Szlak by ich trafił. Halo? Tak. Aha. Leci o czasie. A co z 17:38? Co, zatrzymać go? Dobra. Cześć. Gdzie znowu lecisz? Podaj dziennik. Mogę? Leć, leć.
to Bola? Nie wiem, nie znam go. Nie znasz? Strzelaj mu, wydałeś go. To nieprawda, czego ty od niego chcesz? Znajdę. No byłaś! Go zabiję. Byłaś, Spicjo! No, nie wiem, o co chodzi. Wstawaj! Bili go! Co się stało? Nic. Jak z Topolą? Nie rozumiem. O Boże! A co byś zrobił na moim miejscu? Dostałem cynk, że siedzisz. Myślałem, że go tu postawili. Wyglądał na wsypę. Coś z twoimi nerwami nie w porządku. Tak. No to posiedź jak ja przez 2 lata na broni. Bo ty myślisz, że tu wieś, wakacje, świeże powietrze, ptaszki śpiewają, nie? No ja też byłem kiedyś taki chojra. Dobra, nie będziemy się licytować. Aha, jeszcze jedno. Co z chłopakiem? A co ma być? On dużo wie. O to bądź spokojny. No to niech zbiera manatki i jazda. Szpagat. Ja tu decyduję. To Pola. No, no, no. Nic. Jak długo jeszcze będzie tu siedział? Do nocy, albo co? Chyba wiesz, że Niemcy obstawili wszystkie drogi. Jego nie ruszą, pracuje na kolei. Dzisiaj to mu gówno pomoże. Dobra, ty decydujesz. Czekaj. Jak chcesz, to my kogoś tu przyślemy. Na moje miejsce. Tak. Zdaje się, że wysiadasz. Pocałuj mnie w dupę. No jak? Rum. Wyjeżdżasz. Wyjeżdżam, bo co? No będziesz miał trudności. Zobaczymy. To Pola ma coś do ciebie. Co ja mówiłem? Zostaw mnie. Nie rozumiesz?
Ej, zaczekaj. Czego? No chodź tu. Zostaniesz tutaj. I nigdzie się nie ruszaj. O co chodzi? Ja też mam coś do powiedzenia. Co ty mi rozkazujesz? Już się raz dałem mówić, to wystarczy. Do niczego ciebie nie zmuszałem. Kazałem pojechać do kapliczki i wracać. Tak, a o tym szpiclu to już też dla was nieważne? Nie kręć, Henryk. Poleciałeś za dziewczyną. Tak, za dziewczyną. Tak, za dziewczyną. Co jak co, ale zarzucać głowy chłopakom to na umie. No daj spokój. Jak było ze Znajdkiem? Wystarczy. Zostanie się koniec. Czego się gapisz? No? Ale ja przyszłam po drzewo. To wiesz. Miałeś dzisiaj szczęście, kawalerze. Czego za nim nie lecisz? Dowieźcie. Ha ha ha.
dobry wieczór. Kto to jest? Ruski. Co on tu robi? Zrzucili ich niedaleko stąd. Proszę papierosa. Konar prosił, żebyś im pomógł. Mają rannego, a dokoła pełno Niemców. Wiesz o tym? Tak. Ilu ich jest? Siedmiu. Dawaj. Wszędzie pełno Niemców, a ten kurwa Samarytanina udaje. A może i udaje. Masz jakiś pomysł? No to sprawa jest prosta. Powiedz mu, niech zabiera się stąd i będziesz miał spokój. Niemców sporo, oni to załatwią. A może ich ukryć? Nie się. No to jak pani podkrąży? Trzeba zdecydować. Rozumiem. No to chodź, Ruski, idziemy. Zostaw go. Czego? Nie żyje. Jakby potrafił. Thank you.
W takim razie ja pójdę. Nie gadaj bzdur. W tym tygodniu musimy być na miejscu. No to kogo wyślesz? Przecież już mówiłem, że sami nie przyjdą. No i mapa im też nic nie pomoże. Fakt, niewiele. Chodź no tutaj. Ja? Ty. Przyjrzyj się. No? Trafisz tu? Drogą? Przez las. Chyba tak. To bardzo dobrze. Mama da ci coś do jedzenia. Weźmiesz ciepły sweter. No i masz tutaj parę złotych na drogę. Tak, to prosta sprawa. Tak. Zbieraj się. Czyś to oszalał? To nie wycieczka. Szpagat wiem o tym. No i co z tego? On nie ma żadnych szans. Przesadzasz. Bierzesz go na siebie. No i co? Boisz się? Coś ty nie. Tylko widzisz, w domu nic nie wiedzą. Pogadam z twoim ojcem. Cholerny kawał, 3 dni drogi. 2 ci wystarczą. Teraz się możesz przespać, obudzę cię. A co w pracy? Dobra, załatwię. Wejdź już. Przeszkadza ci to. Śnieg pada. Zobacz, jak zjedli. Rano będą tu Niemcy. Za 4 godziny wszyscy wychodzimy. To pole. Co? Pozwól mi zostać. To nie ma sensu. Janek, proszę cię. Niepotrzebnie ryzykujesz. Lubię to. Przestań.